Szanowny Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw, zawartego w druku 717. Rządowy projekt ustawy zawiera propozycje zmian legislacyjnych, które uwzględniać będą w prawie polskim rozstrzygnięcia postanowień decyzji Komisji Europejskiej wydawanych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego. Wprowadza zmiany w przepisach ustawy o odpadach wydobywczych ze względu na określenie w decyzjach Komisji Europejskiej obowiązków ciążących na podmiotach zajmujących się gospodarką odpadami wydobywczymi. Projekt ustawy dotyczy podmiotów gospodarujących odpadami wydobywczymi, w tym również prowadzących obiekty unieszkodliwienia odpadów wydobywczych oraz organów administracji publicznej. W ocenie naszego klubu projekt ten precyzuje cele i zakres programu gospodarowania odpadami wydobywczymi i zasady dotyczące funkcjonowania obiektów unieszkodliwiających odpady wydobywcze. Dostosowane zostaną polskie przepisy do obowiązujących w Unii Europejskiej, co pozwoli nam zapobiec karom za brak wdrożenia tej dyrektywy. Dyrektywa 2006/21/WE stanowi, że celem planu gospodarowania odpadami jest zapobieganie i zmniejszanie wytwarzania odpadów, w szczególności przez właściwą analizę gospodarowania odpadami w fazie projektowania i przy wyborze metody wydobywania surowców mineralnych i ich przeróbki. W proponowanym projekcie ustawy o odpadach wydobywczych wprowadzono zmiany mające na celu uwzględnienie racjonalnego gospodarowania odpadami. Nowe przepisy nakładają na posiadacza odpadów, który prowadzi obiekt ich unieszkodliwiania, obowiązek dokonania przeglądu klasyfikacji obiektu przed zmianą zezwoleń na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz przed zgodą na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Kolejną zmianą jest nowy termin na przekazywanie przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska informacji uzyskanych od posiadacza odpadów prowadzących obiekt ich unieszkodliwiania. Klub Platformy Obywatelskiej zauważa, że projekt ustawy w ramach konsultacji został przesłany do 30 ogólnopolskich instytucji oraz w zakresie jego zaopiniowania kilku innych organów obejmujących w swym zakresie problematykę, którą obejmuje ustawa o odpadach wydobywczych. Projekt ustawy został także przedstawiony Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i uzyskał pozytywną opinię komisji. Klub Platformy Obywatelskiej wyraża przekonanie, że konsekwencją wdrożenia poselskiego projektu ustawy będą zmiany w obowiązujących przepisach w zakresie właściwego gospodarowania odpadami wydobywczymi, w szczególności zapewniające właściwą transpozycję przepisów prawa Unii Europejskiej mających na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów pochodzących z przemysłu wydobywczego na środowisko, w tym zdrowie i życie ludzi. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej składam 3 poprawki do przedłożonego projektu ustawy i jednocześnie wyrażam generalne poparcie dla projektu ustawy wraz z poprawkami przedłożonymi przez panią poseł sprawozdawcę Ewę Wolak. Dziękuję bardzo.